Cześć! Dzisiaj będzie o zdolnych uczniach i o zdolnych nauczycielach i o kretynach. O kretynach też będzie. I to jest film nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli. Witam serdecznie na kanale! Na pewno wiele razy mieliście w życiu takie sytuacje, że ktoś was robił w konia. Że ściemniał. Każdy z nas też to robi w miarę regularnie. Wielu z was na pewno też przydarzyło się przyłapać kogoś na ściemnianiu. A czy przyłapaliście kiedyś nauczyciela? W sensie, jak ściemniał, jak opowiadał bzdury. No właśnie, tu pojawiają się problemy, nie? No bo okej, powiedzmy, że wiem, że nauczyciel mówi bzdury. Akurat wiem. Wielu młodych ludzi bywa naprawdę ekspertami w pewnych konkretnych dziedzinach. Czasem dość wąskich dziedzinach, ale jednak. No i co wtedy? Zwrócić uwagę? A co jak się obrazi? A co jak zacznie się na mnie mścić? Co? Brzmi nieprawdopodobnie? Nie sądzę. I chyba każdy z własnego doświadczenia wie, o co mi chodzi. W efekcie mamy taką sytuację, że nauczyciel mówi coś źle albo niewystarczająco dokładnie, a my jednak nie zwracamy uwagi. Tak? Dla świętego spokoju. Ja i tak swoje wiem, a ten nauczyciel to kretyn. Już sobie wyrabiam o nim zdanie. I luz. Żyje się dalej. Tylko, że to jest absolutne zaprzeczenie edukacji, a przynajmniej tego, jak rzeczywiście powinna ona wyglądać. Jeżeli idziemy do szkoły tylko po to, żeby sobie posłuchać, jak ktoś mówi, to równie dobrze możemy sobie odpalić YouTube'a, albo w sumie Wikipedię poczytać, bo akurat na YouTubie możemy napisać pod spodem komentarz, że ktoś jest kretynem. Przynajmniej według nas. A poza tym wezmę w obronę nauczycieli. Przynajmniej raz. I przynajmniej niektórych. W końcu sam jestem nauczycielem. Czasem trzeba trochę kłamać, żeby kogoś nauczyć. Czasem trzeba coś uprościć, żeby odbiorcy byli w stanie to zrozumieć. I nie oznacza to, że każdy nauczyciel bierze swoich uczniów za kretynów. Oznaczać to może na przykład, że zdaje sobie sprawę, że wszystkiego tego jego uczniowie jeszcze nie będą w stanie zrozumieć. I trzeba tę wiedzę dawkować. Kiedy tłumaczę zaawansowanym uczniom czasy, skupiam się zazwyczaj na aspektach. Simple, continuous, perfect, a nawet perfect, continuous. Każdy ten aspekt to trochę inne spojrzenie na wykonywane czynności, no i koniec końców sprowadza się to do tego, że w sumie nieważne, czy mamy czasów 16, 12 czy 64, wystarczy zrozumieć te cztery aspekty, wystarczy zrozumieć, o co w nich chodzi i fajnie nam się to zaczyna w głowie układać. I wtedy często uczniowie mówią: jacie, dlaczego mi tego tak nikt na początku nie wytłumaczył? Ja wiem, dlaczego. Bo by wam głowy wybuchły. Nic byście nie ogarnęli. Uczeń na początku nauki walczy o życie. I won't say you're pretty. Chce się dogadać. Mister, tu beer, please. Chce i powinien zobaczyć, że mu się to do czegoś przyda. Beer, że to się da zastosować w praktyce. On nie chce słuchać o jakichś aspektach. Jeżeli ja na jakąś pierwszą lekcję kursu podstawowego przyszedłbym i powiedział w ten sposób: okej, czasów mamy w sumie 16, chociaż niektórzy twierdzą, że 12 albo 8 i oni też mają rację, ale tak naprawdę to 2, natomiast my dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech aspektach, których co prawda nie da się przełożyć tak jeden do jednego na język polski, ale to nam bardzo ułatwi sprawę, bo to tak naprawdę jest bardzo proste, bo ja się przecież tego uczę całe życie i uważam, że to łatwe, to by mi ci uczniowie zaczęli oknami uciekać. Na początku trzeba trochę kłamać, nie mówić wszystkiego, pomijać niewygodne kwestie. Niewygodne bądź póki co aż tak nie do końca przydatne. Póki co. Szczególnie jeżeli wiemy, że wspomnienie o tym bądź tamtym może nieźle namieszać w zrozumieniu całej idei, w zrozumieniu, o czym to jest tak w ogóle. Czasem podstawą skutecznej edukacji, podstawą skutecznego przekazania wiedzy jest niedokładność tej wiedzy. I to jest okej. Pozostaje pytanie, czy nauczyciel robi to celowo, czy jest kretynem? A kretynem jest wtedy, wybaczcie, koledzy i koleżanki nauczyciele, kiedy nie pozwala na dyskusję, kiedy uczeń czuje, że zadanie z pozoru niewygodnego pytania może mu zaszkodzić. Dobry nauczyciel wie, że niewygodne pytania
są najlepsze. Że wykazać może się i on, i uczniowie. Że może to pobudzić, czy to całą grupę, czy to chociażby pojedynczych uczniów. Dobry nauczyciel dowie się wtedy, którzy jego uczniowie wiedzą trochę więcej. Czasem też lepiej, a czasem tylko trochę więcej. I być może potrzebują więcej uwagi. Nieco innych, bardziej zaawansowanych materiałów. Bo w praktyce dużo łatwiej rozpoznać ucznia słabszego niż ucznia lepszego. Uwierzcie mi. I w praktyce nauczycielom dużo łatwiej pracuje się z uczniem słabszym niż lepszym, tak zwanym zdolnym. Niestety. A zatem, drodzy uczniowie, czasem nauczyciel nie mówi wszystkiego. Czasem to, co mówi, zahacza o ściemę. Zapytaj. Dopytaj. Podaj kontrprzykład. Dobry nauczyciel wytłumaczy. A nawet jeżeli nie, w końcu może nie chcieć, żeby innym uczniom to zauważy, że ty wiesz. I być może będzie umiał to wykorzystać. Nie zakładaj od razu, że jest kretynem. Drodzy nauczyciele, nie bądźcie kretynami. Otwórzcie się na rozmowę, na dyskusję. Fraza, czy są jakieś pytania, zdecydowanie powinna być najczęściej powtarzaną frazą podczas lekcji. A jeżeli już coś upraszczacie, celowo pomijacie, trochę ściemniacie tu i tam, to może załóżcie, że pośród waszych uczniów jest ktoś, kto to zauważy. I może warto, jeżeli co jakiś czas dodacie, że to jest uproszczenie, że tak nie musi być zawsze, jak tu teraz tłumaczycie na tablicy, że to, co dzisiaj tłumaczycie, nie załatwia wszystkiego, bo na przykład są od tego wyjątki. Ale na razie to powinno im wystarczyć. Polscy uczniowie tak naprawdę są bardzo zdolni. Naprawdę. Uważajcie na to. A przy okazji, z mojego doświadczenia wiem, że są też bardzo wyrozumiali. I dlatego przede wszystkim, jeżeli już ktoś was złapie na błędzie, ale prawdziwym, a nie celowym jakimś tam uproszczeniu, podziękujcie, douczcie się. Absolutnie każdemu się to zdarza, to nie wstyd. I nie wyżywajcie się na takim uczniu. Niech wam nawet do głowy nie przyjdzie, żeby się mścić, bo jeden z drugim odważył się wam zwrócić uwagę. Na tym polega edukacja. I docencie go, albo ją, bo tak naprawdę właśnie o to im chodzi. Bądźcie dla siebie mili. I tym optymistycznym akcentem na dziś dziękuję. Chodził za mną ten temat i ta pogadanka już od jakiegoś czasu, więc skoro już ją sobie odhaczyliśmy, to w przyszłym tygodniu wracamy do konkretnej nauki. Jeżeli natomiast chcecie więcej angielskiego gdzieś tam też ze mną w tle, to zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama, na TikToka, na Facebooka. A jeżeli interesują was jakieś kursy języka angielskiego takie online, na żywo i ze mną, to zapraszam też na www.rockyourenglish.pl. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English! Tak tylko jeszcze nieśmiało dodam, że jeżeli chcesz na swojej drodze spotykać tylko miłych nauczycieli, to ciśnięcie tego przycisku zdecydowanie zwiększa na to szansę. Przynajmniej tak pokazują niezależne badania, bardzo prawdziwe badania. Tutaj dodatkowo można się dorzucić na kawę dla prowadzącego, a więcej na temat wspominanych wcześniej kursów online na żywo ze mną możecie dowiedzieć się na www.rockyourenglish.pl. See ya!